kochani, przed nami kolejny odcinek Dzieciaczków. Nie mam pojęcia, który, ale bardzo się cieszę. Jest sobota, godzina 5:55. Wszyscy, z wyjątkiem Scarlett, śpią. A czemu ty, Scarlett, wstałaś? Wstałaś, bo jesteś bardzo głodna. I kochani moi, mamy urodzinki Helenki dzisiaj. Już wam pokazuję. Helena ma urodziny, ależ ten czas leci. Więc zaraz jej zorganizujemy urodziny, w sensie ją postarzymy po prostu. Ale zanim to zrobimy, ogarniemy tutaj jaki bałagan. Scarlett, wytrzyj. Skorzystaj. Śpisz dalej? Nie, nie śpi już. Ty też wstałaś, maleństwo. Jak ty miałaś na imię? Magdalena, dobra. Madzia wstała. To Madzia, to ty jesteś Beatka, tak? Nie, Asia. Beatka była wcześniejsza, dobra. Madzia, Asia i Helenka, okej. Okay. Skorzystasz, pójdziesz się pobawić w kąpieli, a czemu nie, a pobaw się, jest sobota. Ty, moja droga Asieńko, nastolatko, też sobie skorzystasz i wykąpiesz się. Scarlett tutaj pościera, a potem się zajmiemy Helenką, bo Helenka płacze i chyba ją od razu już postarzę, bo nie ma sensu, żeby siedziała jako taki dzieciaczek. Ścieraj, ścieraj, Scarlett. Boję się, bo tutaj, no właśnie. Nie wiem, czy nie będę musiała tych przesunąć zasłonek. Niestety. Gdzie ty idziesz zmywać jeszcze? Wiesz co, Scarlett, skorzystaj najpierw. Bo ta Helenka nam płacze i od razu Helenkę już postarzę, żeby nie było. Więcej opcji postarz. No, siusia, siusia. Boję się, że będę musiała przesuwać tutaj ten, nie wiem jak to nazwać, tę ściankę taką. Teraz będzie masakra, nie lubię tego strasznie robić. No ale woda tutaj weszła, no ale może na razie w tym gameplayu sobie jeszcze to daruję. Niech będzie jak jest. Tragedii nie ma. Któraś z was to pościera, wiecie? Ty choć to pościerasz. Czy jest tutaj jakiś kran do umycia? Nie ma, czekajcie. Sprawdzę sobie resztę łazienek. Tu nic nie trzeba. A, naga, naga, naga. Przysłonimy ją drzewkami. Tu też nic nie trzeba, dobra. Okej. Chodź, Scarlett, postarz maluszka. Helena Roosevelt staje się dzieckiem. A czekajcie, bo sprawdzę, kto jest ojcem Heleny, bo ja już mam dość, chcę sobie blondynkę wreszcie zrobić. Helena, kto jest twoim ojcem? Jezu, drzewo generał księżyc było. Gdzie było? Gdzie było? Gdzie było? Tu było, dobra. Helena, Helena, Helena. Jest Helena. O, Artur Adamiec był twoim ojcem. Rudawy, dobra, to możemy ci zmienić kolor włosów na jakiś inny. No i kochani, mamy małego geniusza, który jest schludny. Moi drodzy, tak wygląda Helenka. Nawet wyskoczyła w dość przyzwoitym ubraniu, nie licząc tych skarpetek. Ale już jej ściągnę z głowy to wszystko, co ma, bo tu ma taką opaskę, dlatego to wygląda tak dziwnie. I zabierzemy się za zmienianie Helenki. Naszą Helenkę. Ona wygląda na razie tak, ale nie wiem, czy widzieliście, na pewno widzieliście, zauważyliście przy przyspieszeniu, że jej włosy non-stop zmieniają kolor i obawiam się, że one cały czas będą zmieniać kolor, co bardzo mnie denerwuje. Pewnie też będziecie się wkurzać, a że miała czarne włosy i brązowe oczka, ale no kochani, mi zawsze wychodzą tacy simowie z czarnymi włosami i brązowymi oczami, czego przykładem jest ostatnie dzieciaczki.
Tak zawsze w genach to wychodzi. Nie wiem czemu, taki mam błąd po prostu z modów na pewno spowodowany. A ja chciałabym, żeby wreszcie była jakaś taka simeczka też podobna do Scarlett, bo dawno takiej nie było, taka wiecie, Scarlett. No i chciałabym, żeby Helenka była taką Scarlett z wyglądu. I wydaje mi się, że to jest fajna, miła odmiana, powrót do blondyneczki. Mam nadzieję naprawdę, że będzie wszystko działać z tymi włosami, ale boję się, że będą zmieniać kolor. Widzicie, właśnie o tym mówię w oficjalnym i już jest taki żółty. I wiecie co, chyba będziemy musieli zmienić jej tę fryzurę, bo jeżeli to cały czas ma tak wyglądać, to jest bez sensu. Dobra, damy jej tę. Ona w miarę okej, widzę, tutaj współpracuje. Ale niestety nie mam do niej dobrej opaski, bo ona powinna być z tą opaską. Tylko że te opaski, wiecie, mają takie wzory niezbyt ciekawe. Chyba jedynie tę zyberkę mogłabym jej zostawić, ale nie wiem jak to wygląda w ogóle z tym ubraniem. Bo cóż, no to ta na... Chociaż nie, to fajnie wygląda, te ciapki. Nie wiem, czy to jest panterka taka? Ach, to na pewno nie. To też nie. Nie do takiej elegantki fryzura. Ach, nie pasuje mi to. Wiem, że ta fryzura tak... Nie wiem, ale w sumie tak też wygląda dobrze. Ma po prostu zaczesane włoski do góry. Dobra, zostawimy jej to, bo to nie będzie wywoływać błędów. Mam nadzieję. No i cóż, strój codzienny. Strój oficjalny nie będzie błędu wywoływać. Ha, ha, ha. Strój oficjalny. Strój sportowy, do spania, to wiadomo, gotowiec imprezowy oraz strój do pływania, taki niebieski. I potwierdzamy naszą Helenę. No i kochani, jesteśmy już. Niestety włosy Heleny non-stop wywoływały mi błędy. W sensie zmieniały kolor na wielobarwny, dlatego się zdenerwowałam i dałam jej tę fryzurę. Może nie wygląda ona zbyt pięknie, ale wiecie, jak na razie wystarczy. Ty miałaś to wycierać, ty moja droga się przebierzesz w strój codzienny numer 3 i podasz jakieś śniadanie, o ile jakieś będzie można podać w ogóle. Fajne, chociaż nie wiem, czy my mamy coś w lodówce? 1, 3... O nie, no to co, będziemy takie rzeczy jeść. Naprawisz to Scarlett, wytrzesz te kałuże. Podasz śniadanie i na śniadanie dzisiaj zjecie omlet. Wy dziewczyny, jak się czujecie? Pokaż mi się, ty mała. Ty jesteś głodna, ale to jak każda z nich. Poglądaj sobie, moja droga, kanał, bo na razie nic ciekawszego ci nie znajdę do robienia. Mogłabyś w sumie pracę domową odrabiać, ale na razie to zostawimy. W ogóle idziemy dzisiaj z dzieciakami do parku, tak sobie postanowiłam. Ale nie będziemy zapraszać tych, które są już dorosłe. Jak jakieś się pojawią, to się po prostu pojawią. Dzieciaki się wybawią. Dzieciaki, rozmawiacie ze sobą? Fajnie, cieszę się. Ty zajęłaś pokój, ten, w którym faceci z reguły śpią, ale to tak wygląda, że mi tak nie pasowałaś do tego pokoju, wiecie, błękitnego, że masakra. Do błękitnego wsadzimy naszą Helenę. Helena będzie siedzieć w błękitnym, Helena do niego pasuje, a ty zostaniesz w tym swoim. Za dużo tych dziewczyn mam w tym wyzwaniu, powiem wam szczerze, cały czas mi się rodzą dziewczyny. Scarlett, rób to jedzenie dla swoich dzieciaczków. O, kochana, rób. Śmiesznie wyglądasz, o Jezu. Śmiesznie wygląda w tym stroju, wiecie, w ciąży, bo to on fajnie wygląda, jak ona nie jest w ciąży, jak jest w ciąży, to taka fajna kulka. A w ogóle za ile ty masz trzeci trymestr za 7 godzin? Okej. To w niedzielę będzie poród, dowiemy się, co urodziłaś. Bierz. O, trzeba się roślinkami zająć. Bierzcie porcję. Dobra. Będziemy oglądać kanał Scarlett, programy dziecięce z dzieciakami. Wytrzymacie to. Z Asią, mam nadzieję. Wysłałam Scarlett, żeby się właśnie wysiusiała i wzięła prysznic, bo zaraz będziemy wychodzić do parku. Ale czemu ty, młoda, tutaj wchodzisz, kiedy matka twoja siusia? Wyjdź stąd. No właśnie. Idź to posprzątać. No, dobrze. Wreszcie idziesz w odpowiednim kierunku. Ty co robisz?
Nie rozmawiaj z tą dziwną Simką. Scarlett, szybko, chodź pod prysznic. Wiem, że się źle czujesz. Wiem, wiem. Chodź szybko pod prysznic, bo nam się dzień tutaj marnuje na twoim narzekaniu. I tak, będziemy podróżować. Będziemy podróżować. O, jest Lucja, Johnny, Patrysia. Nie. Bierzemy Gienię. Może Bartosza z nami weźmiemy tak wyjątkowo. Kacper nie. Madzia na pewno tak. O, Filipek. Helenka. A gdzie ty jesteś, Asiu? Czemu ja cię tu, Asiu, nie widzę? Jestem ślepa i nie widzę Asi. Kacper jest, Asia jest, ale coś Bella, słabe mamy kontakty. A gdzie jest Milena? Bo jakie mamy z Mileną kontakty? Bella i Milena to ja pamiętam, bo były tak charakterystyczne. Z Mileną lepsze, dobra. Z Jankiem bardzo dobre. Ale wiesz co? Nie, nie będziemy aż tyle brać. Weźmiemy tylko Bartosza, bo z Bartoszem mamy bardzo słabe kontakty. Ale chyba jeszcze z Michałem były słabe. Tylko gdzie jest Michał? Tak 10 raz będę tutaj przejeżdżać i patrzeć. Michał. O, Przemek, nie poznałam cię. Gdzie jest Michał? Jest Michał i Kasia. Z Kasią też masz słabe. Kasię też można zabrać. I będziemy podróżować. Genovefa z nami nie przyjechała, bo Genovefa jest zajęta. Ale to nic. My się zajmiemy Bartoszem. Opowiemy mu śmieszną historię. Bartosz jest dorosły, jest starszy od swojej matki. Podziel się wielkimi wieściami z Bartoszem. Popraw mu humor. Zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie. Musimy sobie tutaj, wiecie, to rozwinąć. Gienię sobie zaprosimy na wieczór. Pochwalimy szczerze. I porozmawiamy z nim o wartości nieruchomości. Dobra. A w ogóle weź, ty się przebierz, Scarlett. To jest twój taki zwykły strój. Dwójeczkę może się ubierz, co? To kto to jest? Nastolatka? A, dobra, to ty masz z kim się zadawać. O, co to jest, Cecil? Czekajcie, gdzie on tu? On gdzieś tu pobiegł? Kim ty jesteś, facet? Czemu ja cię nie znam? Aha, bo to ty jesteś z tego dodatku. Boże, jaki wysportowany. I tatuaż ma, ale wieś. dobra. No, miałaś go zachęcić do sprawdzenia, jak dziecko kopie. Dyskutuj z nim o strategiach gry. Obejmij go. I w ogóle jakiś podziel się jakimiś sekretami gotowania czy coś, pożartuj o modzie, nie wiem co ty możesz z nim jeszcze zrobić. Pochwal go szczerze. Żartuj o politykach do niego. Paroduj innego Sima. A teraz zobaczmy, co robią dziewczyny. A, dziewczyny się tutaj bawią z dorosłymi. Ej, nie z dorosłymi, to wy się nie bawcie. W ogóle, nie wiem, poszukaj żab. Ty się bawisz, dobra, ty się bawisz, gdzie ty się bawisz na tym, gdzie ty... Aha, tu jesteś. Dobra, bawisz się z innymi dzieciakami, więc okej. A my wracamy do Bartosza, z którym musimy poprawić sobie kontakt i to bardzo. Dobra, porozmawiaj z nim jeszcze o zmianach. Żaba liściasta. Gratulacje, młoda. Pokaż jakieś zdjęcia. Pokaż zdjęcia jego rodzeństwa. Twój pierworodny to się może już gubić w tym wszystkim. Dobra. Jakieś teorie kolorów może z nim poomawiaj. Cokolwiek. Obejmij go znowu. Powiedz, że za nim się stęskniłaś, że tak naprawdę go lubisz. O, super, super. Róbcie sobie zdjęcie. Pondo? Quibs para yen.
spiną? W miarę coś tam już macie lepiej, ale ładna jest ta synka. Podoba mi się strasznie Aśka. Aśka jest po prostu super. Powiedzmy jakiś dowcip o Sunset Wally, czy jak to się tam zywało. Dokuczaj figlarnie swojemu dziecku, wiesz co? Żartuj o modzie. A ty co robisz? A, z siostrą rozmawiasz. Popisz się przed nią strojem. Baw się morskiego. Aha. Lucja, cieszymy się, że nam złożyłaś życzenia. A w ogóle ty się też baw piratów z nimi wszystkimi, czy coś? Ty już sobie poszedłeś, okej. Okay. A gdzie jest reszta dzieciaków? Też sobie już poszła? Tak ich zaprosiliśmy, a tak wiecie, tak nie bardzo jakoś z nimi porozmawiałam. Ale co ja poradzę na to, że musiałam się skupić? Weź ty też się pobaw morskiego potwora. Tak, rodzina, sobota, baw się w piratów, młoda. Chodź, Madzia, chodź. Gdzie ty uciekasz, Madzia? No, chodź, 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 mój rudzielcu, ty, kochany. Ty będziesz musiała się w niedzielę pouczyć, żeby dostać szóstkę. Ale nie, bo ty i tak nawet jak pójdziesz, to i tak nie dostaniesz. Dobra, dobra. Ona to się nadaje, ta Aśka, na potwora morskiego. Dzieci się jej będą bać takiej. O, o, o. No, rób to, rób to, rób to. Zawsze chciałam to zobaczyć z tej perspektywy. A gdzie ten potwór? Aśka! Czekamy. Kochana? A nie mogę, przepraszam. A ty kim jesteś? Wojtek Adamiec, nie lubię Wojtków. Chociaż nie powinnam tego tak mówić prywatnie może. Znaczy prywatnie, publicznie, o. Tak, tak, zapoznaj się z bratem, przecież musicie się znać. A weź ty może zachęć młodą do sprawdzenia, jak kopie dziecko jej rodzeństwo. W ogóle powiem wam szczerze, że tak bym chciała teraz mieć samych bliźniaków, bo jestem tak do tyłu z tym wyzwaniem. No ale co ja poradzę, że tak w sumie gram? Ktoś tam puścił bąka, widziałam. O, jest Kasia. Wasza udostępniona Kasia. To z Kasią też musisz porozmawiać, pokazać jej zdjęcia. Obejmij Kasię. Idź, Scarlett, idź. No, już nie rozmawiaj z Asią. Asię masz na co dzień w domu, Kasi nie masz. Idź do Kasi, chodź do Kasi, chodź. Asiu, czekaj. Fluffy. I poprawi humor. I cóż więcej. Obejmij ją. Czemu ty wszystkim te zdjęcia? Ja jej kazałam te zdjęcia pokazywać? Chyba tak. Poschlebiaj. Ponarzekaj na miejscową młodzież, która w większości jest twoimi dziećmi. po plotku jest sąsiada. Jakiś dowcip, puk-puk. W stylu puk-puk, tak. I z nią też pożartuj o modzie. Dom Sabuna, Arps, Aga Aga, Zerba! Ona jest do ojca bardzo podobna, Kasia. Bardziej niż do Scarlett. Dobra, ty jesteś rozbawiona. I czas z rodziną. A powiedz mi, czy Genia już skończyła pracę? Chyba jeszcze nie, chyba o 16 zadzwonimy do Genii. Porozmawiasz jeszcze o gotowaniu z Kasią. Nawet co, młode? Wy to sobie tutaj fajnie się bawicie. A wy co? Wy też się fajnie bawicie, okej. Okay. Bartosz coś tutaj dziwnego robi. Ty gdzie jesteś? Co to jest? Aha, skorzystaj z łazienki. Co to jest? Kibelek to jest. Nic nie wyrzucaj, Scarlett. Idź się skorzystać, jak twoja córka.
chodź, chodź, chodź. A jak skorzystasz, to zadzwonisz, może w końcu Gienia przyjdzie. Czemu nie ma? Aha. Podróży jest. Dobra, to jakbyśmy się wracali do domu. A to może zaraz się i tak wrócimy, bo ty i tak masz średni nastrój. Słyszycie, dzieciaki? Będziemy się za chwilę zbierać. Co to za ładny chłopczyk? On był z twoim chłopakiem, Madzia. Szymon Cegła. Szymek Cegła. No, Szymek Cegła mógł być twoim chłopakiem. Ale, ale. Dzieci moje drogie. Wracamy do domu, bo już jest 16. I będziemy za... O, czekaj, 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 bo ty idziesz do tej... Patrycja albo Pauliny. Paulina. Patrycja albo Paulina. A gdzie ona jest? Nie, dobra, nie wygłupiaj się, Scarlett. Podróżujemy, jedziemy, wracamy. Dobra, mogą wracać z nami. I jesteśmy w domu. Scarlett jest bardzo, 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 bardzo zmęczona. To damy się jej wyspać i zaprosimy jakoś tak wieczorem Gienię. Dziewczyny, przyjazne powitanie z rodzeństwem. Nie ma co. Z waszym najstarszym bratem się przywitajcie. A ciebie już znają. A ty co? Miałaś się przywitać z Michałem. No ale cóż, Michał się nie chce z tobą witać. Oni wolą iść do góry. Scarlett sobie tutaj śpi. Nie wiem, do której się jej dać wyspać, wiecie? Bo chciałam, żeby tam jeszcze się zaprzyjaźniła z tą Gienią. No ale ona jest w ciąży. A w ciąży będzie bardzo szybko tracić energię. Szczególnie, że teraz ma trzeci trymestr, jak widzę. Co to jest? Przyjazne powitanie. Coś, jakiś błąd chyba, nie? Dobra, nie wnikam. Mi się tu często jakieś błędy pokazują. Dobra, budzę Scarlett. O Jezu, jak to wyglądało, jak brzuch Beyoncé. Ten sztuczny. Dobra, strój codzienny dywa, kochanie moje. Ktoś do ciebie dzwoni, mała. Artur Adamiec. Ty i Wojciech Kowal przyjaźnicie się ze sobą. On jest naprawdę bardzo fajny. To dobrze. No, Scarlett. Przebieraj się. Pięknie, uwielbiam tę sukienkę. I Gienia, musisz teraz do nas przyjść. No po prostu musisz. Genevefa Kulczyk zaraz tu będzie i pozna wszystkie swoje, czy wszystkie dzieciaki, które odbierała. Tylko tak, zajmiemy się tymi simami, bo ty się chcesz wysiusiać. Ty masz jakiś fatalny nastrój. Bo co? Coś ohydnego. Aha. Publiczna toaleta. Ale czemu ty śpisz nie w swoim łóżku? Gienka. O, cześć. Nie zaprosiliśmy cię? No dobra, trudno. Młoda Dominiko. Gienka, jak ty w ogóle wyglądasz na co dzień? Ja się nie dziwię, że ty masz różowy strój, jak ty tak się ubierasz przedziwnie. Zaprosimy cię do środka, Gienia. Mam nadzieję, że wiesz, nie przeprowadzisz nigdzie. Masz być najlepszą przyjaciółką Scarlett. I wyglądasz w ogóle jak jakaś nastolatka. Ale, ale, zdradzimy ci sekret. Porozmawiamy o jakichś tam potrawach wykwintnych. Opowiemy ci dowcip. Zapytamy, jak minął dzień. I poprowadzimy ożywioną rozmowę. No tak, tak, kochana, tak, tak. Oj, coś mi się przycina dzisiaj. Chyba za długo siedzę przed komputerem. Siedzę bardzo długo, nie będę wam mówić, ile już siedzę. Ale nie przed simami. Poznaj. Kurczę, czemu ja mam zawsze tutaj tak mało interakcji? W sensie mam, jest ich dużo, a dla mnie tu jest mało. Nie wiem, co ja w ogóle mam klikać, co im dawać, nic nie wiem. Poplotkuj z nią. Miłośniczka muzyki. To dobrze. Okaż jej podziw. Podziw, że odbiera tyle porodów twoich. Tak, widzicie, też się śmieją. Ale nie sądzę, że śmiejemy się z tego samego.
to trzeba mieć bardzo rozwinięte? Chyba bardzo, nie? Chyba na full, żeby kogoś mieć za najlepszego przyjaciela. Przechwalaj się rodziną. Coś tu jest jeszcze ciekawego? Zaproś do... Tak, na pewno cię zaprosimy. O, jest, jest, jest. Najlepsze przyjaciółki. Super, mamy już najlepszą przyjaciółkę. Dobra, to ty możesz sobie już iść. Scarlett, wysiusiaj się. Nie przejmuj się nią, wysiusiaj się. No, chodź Scarlett, siusiu. Raz, dwa. Czy wy coś tutaj... no, wy sobie tutaj idziecie już do lodówki i tak. No to dobra. Mamy chyba tutaj sporo jedzenia. Homar z wody jeden został, ty sobie go zjesz, kochanie. Jesteś tak padnięta, że ja cię już nie torturuję, idziesz spać. Asieńka. Asieńka, moja droga, ty to wzięłaś, wypij to. On to wyjął i nie zjadł, więc ty... No nie, dobra, je to... Dobra, to nie będziemy mu tego zabierać. Hoho. sama sobie tą pikantną zupę bierzesz, kochanie, weźmiesz. Ktoś do ciebie dzwoni. W barze jest wieczór singli. Pójdźmy tam poznać kogoś nowego. odmów. Twoja matka jest w ciąży, no. Ona nie ma siły na takie rzeczy. W ogóle to jest jakiś błąd taki solidny, widzę. Ale pewnie jak wyjdę, to wszystko będzie ok. Co ty sobie zjesz? Weź sobie ten deser, bo też jesteś głodna. Trzeba wyjeść rzeczy z lodówki, moi drodzy. Nie będziemy tutaj nowych brać. Ty bierzesz zepsute jedzenie, wyrzucasz? Okej. Nie będę się denerwować o to. No, aha, jest otwarta. Dobra, dobra, dobra. Omlet sobie zjesz. Jak posprzątasz. O, jak ekspresowo. Ale pewnie twoja mamuśka będzie musiała to umyć kolejny raz, bo nie sądzę, że takie mycie jest dobre. Smacznego wszystkim. Każdy je praktycznie co innego. No, ale... Powiedzmy, że Scarlett załatwiła wam obiad. Wiecie co? Scarlett ma fatalny nastrój, ale takie zdjęcie zdarza się rzadko. Dlatego robimy. Strasznie cię lubiłam, Michał. Michał, mój Michał. Czy ty jesteś dorosły, czy młody dorosły? Młody dorosły. Dobra, fajny był Michał. Przydałby mi się jeszcze taki ciemnoskóry sim, bo samych białych będziemy mieć tutaj, bo... No, samych białych będzie... samych białych tworzyliście mi. Ale nic, przecież nie będziemy gardzić białymi simami. To byłby rasizm. Sprzątaj, sprzątaj. Ty już idziesz? Dobra. Jak ja lubię, jak oni sprzątają po sobie. Teraz już nie potrzebuję tak dużo pieniędzy, bo jak widzicie, nawet tutaj jest wszystko ok. A jak tam rośliny? Rośliny jeszcze przeżyją? Żebyś ty się wyspała? Przeżyją, co by miały nie przeżyć, ok. To idź spać, gwiazdo. Ty natomiast, Asia, cóż, no, ty może już nie jedz. No właśnie, nie jedz, kochanie. Jesteś najedzona. Wywalamy tu coś. Aha, fajnie. Cię wyrzuciło. Powiedz mi, jaką ty masz umiejętność rozwijaną? Chyba granie w gry. To idź sobie. O, fajnie, fajnie, fajnie. Zamienimy to. Genia sobie jeszcze nie poszła. Ty sobie zagrasz w grę Simowie na zawsze. A potem, moja droga, idziesz spać. A ty co w sobotę będziesz robić? Tak, ty też chcesz iść spać. Dobra, to tobie pozwolimy iść spać. A ty, młoda, nie idziesz tam spać. Ja wiem, że to może ci się podoba to łóżko, ale jednak pójdziesz do tamtego pokoju. Korzystasz, kąpiesz się, ale może się poba w tej kąpieli. A ty nie potrzebujesz? W sumie może trochę potrzebujesz, ale dobra, już zostawimy to tak jak jest.
I jak się pobawisz, to idziesz spać do mojego jednego z ulubionych pokoi. Czyli tego pięknego. Chciałam mieć taki pokój. Ale nie mam. Przykro mi. Kiedyś sobie zrobię. Znaczy nie zrobię, bo będę mieć męża pewnie, który nie będzie chciał spać w różowo-błękitnym pokoju. Chociaż kto wie, może by się poświęcił. Dobra. O tak, graj w The Sims 1, sama bym pograła. Właśnie. Może ja Elizabeth Everson bym nagrała wreszcie. Ale tak sobie mówię, że bym chciała, tak powiem szczerze, że trochę mi się już znudził The Sims 1. Co nie zmienia faktu, że wrócimy kiedyś do Elizabeth Everson, ale nie wiem kiedy. Jakoś na razie muszę sobie przerwę zrobić od tego. Bo by nawet się fajnie nie oglądało czegoś, wiecie, jak mi się by nie chciało grać. I moi drodzy, wydaje mi się, że na dzisiaj będziemy kończyć. Widzimy się później. Widzimy się przy okazji porodu Scarlett. Ja nie wiem, kiedy ona będzie mieć poród, w niedzielę. Pewnie gdzieś w godzinach popołudniowych. Ale dobra. Popatrzymy sobie jeszcze na Asię na koniec, zanim się z wami pożegnam. Tak, grająca Asia. Asia, fajna simka. W każdym razie, moi drodzy, kończymy już. Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się następnym razem. Będziemy się starać przyspieszać. Będę się starała dużo dzieciaczków wrzucać na YouTube'a, bo chcę właśnie ruszyć to wyzwanie, bo jestem z nim do tyłu przez sesję i przez inne takie rzeczy. W ogóle jakoś wolno mi to idzie wszystko. Dlatego spodziewajcie się, że dzieciaczki będą często gościć na kanale, przynajmniej przez najbliższe 2 tygodnie. I cóż, moi drodzy, miłego dnia i pa pa!